Dobra, dalej. Punkt piąty, czyli zbliżamy się do końca. Zawrócenie w niedozwolonym miejscu. Trzeba wiedzieć, co może zabraniać zawracania na skrzyżowaniach. W jaki sposób zawra zawracanie może być zabronione. Dużo o tym mówię w kursie Prawo Jazdy Online. Eee, w więc jakby no nie będę teraz tego tematu rozwijał. W każdym razie jest tych rzeczy pięć, musisz je znać na pamięć i umieć je rozpoznać. I teraz, jeżeli mm, widzisz, że zawracanie jest niedozwolone w danym miejscu, no to nie zmieniaj pasa na skrajnie lewy. O jeden na środkowy zawsze spoko, ale nie na skrajnie lewy. A nawet jeżeli to ci się przydarzy, no to wtedy pojedź w kierunku dozwolonym, czyli w tym kierunku, w którym można zgodnie z przepisami tym danym pasem pojechać. A nie rób takich cudów, że na przykład ustawisz się na pasie do skrętu w lewo, a w ostatniej chwili się ogarniesz, że nie można tu zawracać i pojedziesz prosto tym pasem, no albo, albo zawrócisz, mimo że już się skapniesz, że, się nie, że nie można, no bo też co innego jak, no nie wiem, zamulisz się totalnie i w ogóle nie zauważysz, że tam jest ten zakaz, czy tam sygnalizator kierunkowy, no i zawrócisz, no... No trudno, to znaczy, że nie umiesz dobrze, musisz się jeszcze douczyć, poćwiczyć i tak dalej. Ale jeżeli wiesz, że nie można, ale już się wpakowałeś w ten problem, no to po prostu pojedź tam, gdzie ten pas prowadzi zgodnie z przepisami, najczęściej to jest w lewo i tyle, a nie jedź nigdzie indziej, ok? Czyli czasami, czasami wracam do pierwszego punktu, lepiej jest zrobić niewykonanie polecenia niż popełnić poważny błąd, nie? Stwarzający zagrożenie w ruchu. Także no nauczcie się tego, gdzie nie można zawracać, patrzcie po prostu, oceniajcie to, no i podejmujcie świadome, prawidłowe decyzje.